naszego Queen and Answers, czyli pytania-odpowiedzi. Wy zadajecie pytania, a my udzielamy na nie odpowiedzi. Haniu, losuj kolejne pytanie z waszej kuli. Co to ekspektatywa prawa własności? Jest to w zasadzie nic innego jak cesja praw, którą na przykład na rynku pierwotnym, zakupując mieszkanie, nabywamy przed nabyciem prawa, czyli to jest prawo do posiadania prawa własności danej nieruchomości. Jest możliwa jakby tutaj jej sprzedaż, można przekazać to prawo do własności komu innemu, no i tak to wygląda. Dokładnie, jakby nic dodając, nic ujmując, Hania powiedziała prawie wszystko, ja tylko powiem jaki najbardziej prozaiczny przykład. To jest właśnie przy rynku pierwotnym, kiedy podpisujemy umowę deweloperską, zyskujemy właśnie w ten sposób ekspektatywę prawa własności, która staje się prawem własności z momentem założenia księgi wieczystej, nawet nie aktem utworzenia lokalu mieszkalnego, tylko z momentem założenia księgi wieczystej. Do tego momentu nie mamy prawa własności, bo ten lokal nie istnieje i w tym momencie mamy ekspektatywę, czyli tak mówiąc bardzo kolokwialnie, prawo do posiadania prawa. Czas na kolejne pytanie. Czy są sytuacje, w których jesteście zestresowani jakimś klientem, procesem sprzedażowym? Oczywiście, że tak. Zdecydowanie nawet większość transakcji jest bardziej stresująca niż mniej. Zwłaszcza jeżeli są jakieś tutaj kruczki prawne, niedociągnięcia na przykład w księdze wieczystej, czy jakieś sytuacje tylko formalne, bądź też jakieś problemy kredytowe, to są takie dosyć mocno stresujące sytuacje w procesie sprzedażowym. No wiadomo, same spotkania z klientami też bywają stresujące, bo nigdy nie wiemy, z kim się spotkamy. Więc tak naprawdę to zależy tylko od tego, z kim się widzimy na spotkaniu. Ja mogę jeszcze dodać, że zawsze stresujący jest ten moment tego pierwszego spotkania, bo tak naprawdę musimy spełnić jakieś oczekiwania. Tak, podpisując umowę, no to mamy wobec siebie jakieś oczekiwania. W momencie, kiedy widzimy jakieś komplikacje, no to tak naprawdę no przeżywamy to, bo jakby identyfikujemy się z naszymi klientami, bo każdy przypadek sprzedaży jest indywidualny, każdy ma jakąś inną przyczynę, powód. Często to są względy bardzo osobiste, więc nie chcemy po prostu zaszkodzić. I musimy być bardzo ostrożni w tym, co robimy i co nawet mówimy, bo czasem po prostu można nawet bez jakiejś specjalnej idei komuś powiedzieć coś niemiłego, co powinno się powiedzieć tak w zasadzie, jeżeli chcemy dobrze sprzedać nieruchomość, a co się czasem po prostu zdarza. Natomiast no, zawsze naszą pierwociną i naszym takim podstawowym hasłem jest, żeby pomóc wszystkim stronom transakcji doprowadzić do skutecznego zakończenia, więc stres jest nieodłączną częścią tej pracy, tak mi się wydaje, i chyba bez stresu byłoby też nie byłoby tak fajnie. Ten zawód jest tak fajny z tego powodu, że można pomóc ludziom, a pomaganie ludziom wcale nie jest proste. A jeżeli coś nie jest proste, to jest pewnie stresujące. I z tą myślą zakończymy ten odcinek i do zobaczenia za tydzień. Cześć!